Cześć, cześć. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj paczka. Fajna paczka, dawno nie było dużej paczki, a tym bardziej paczki z Ekstraklasy. Z Ekstraklasy 14-15, tej najnowszej. Postanowiłem się szybko powymieniać, ponieważ wpadło trochę dodatkowych wydatków. Champions League 14-15 na dniach. No i oczywiście spodobała mi się Bundesliga. Bundesliga, której miałem nie zbierać, a jednak będę. Z tego względu, że no, karty są moim skromnym zdaniem naprawdę, naprawdę zacne. Jutro idę zakupić starter paka, idę zakupić wielopaka. Także będziemy tutaj się bawić na pewno mecz ataksami. Ale dzisiaj Szymon. Balicki Szymon przesłał nam przesyłkę. Sporych gabarytów zresztą to jest przesyłka, dlatego też jest to wymiana za Prisma. Dodam tylko tyle, za saszetki Prism. No i zobaczymy, co się tutaj kryje w tym wszystkim. Zobaczcie, ile tego jest. Miazga. Sorry za to, mój syn tam szaleje. Tu jest list, można czytać na odcinku. No to w porządku, fajny liścik. Witam panie Radianie. Przesyłam panu naszą uzgodnioną wysyłkę z kartami. Myślę, że karty się panu spodobają. A co do mojej przesyłki, dla mnie to tak jak się dogadywaliśmy na Facebooku. Tylko mam prośbę, aby te folijki były z ładnym hologramem. Będą. Dziękuję. Proszę pozdrowić Wiktorka, pana żonę. No i oczywiście cieplutkie pozdro dla pana. Pozdrawiam, Szymon Balicki, Balik. Swoją drogą Balik to mój szwagier. Ma taką ksywę Balik od nazwiska Bal. Fajnie, dziękuję ci. Bardzo fajny liścik, dawno nie przeczytałem takiego miłego listu, fajnego, fajnie napisanego. I mamy Ekstraklasy, mnóstwo Ekstraklasy. 14-15 to prawdopodobnie bazówki, świeci w ciemności. Ulubieńcy fanów 14-15, gratis, kluczowy zawodnik, mistrzowie obrony. No zobaczcie, jak to jest popodpisywane. To może zacznijmy od tych najmniej ciekawych. Dla was pewnie bazówki. Karty bazowe, zobaczcie, ile tego jest. Masę tego mamy. I będziemy niestety, ale musieli je pokazać. A czy niestety, źle się wyraziłem. Niestety, bo ja wielu z nich nie mam. I mamy tak, mamy Śląsk Wrocław, zobaczcie. Będzie, ile będzie powtórek do wymiany. Szymon niestety bardzo mnie zasmucił, ponieważ stwierdził, że chce się pozbyć tych kart nie ze względu na to, że to są jego powtórki, a to są karty, z którymi chce się rozstać, ponieważ kończy przygodę z kartami. Nie chce więcej zbierać kart. Stwierdził, że są ciekawsze zajęcia i jego prawo. Ja natomiast widzę, że miał smykałkę do tego, ponieważ tu się znajduje dobry box, albo i dwa tych kart, także bazówek tutaj nie będę wam czytał, ale możecie zobaczyć, że są praktycznie całe drużyny. Tak. Zobaczcie, ile tych kart jest. Jest tego mnóstwo. I to mi też bardzo przyspieszy zbieranie tej kolekcji. Bo nie ukrywam, że dla mnie teraz priorytetem będzie zdecydowanie Champions League. Na drugim miejscu będę stawiał, jeżeli chodzi o uzbieranie Bundesligi, bo mi się cholernie podobają te karty. No a dopiero potem na trzecim miejscu będzie T-Mobile. No i oczywiście jeszcze seria, których będzie mi tutaj sporo po drodze. Ale to już serie starsze, które próbuję dozbierywać powoli. Super. Fajne bazówy. Dzięki za bazóweczki. Mamy teraz tak, schodzące gwiazdy. No to może weźmiemy schodzące gwiazdy. Też ich jest troszeczkę. Tak. Schodząca gwiazda. Tu już mamy tak, Kamila Dankowskiego. Mamy Bartlewskiego, Sery Magicza, może tak, Korona, Legia, Pogoń Szczecin, Wisła Kraków, Górnik Łęczna,
Bełchatów, Lechia, Krakowia i Lech Poznań. To są wszystko kluczowi, znaczy gwiazdy i wschodzące gwiazdy. Tu mamy ulubieńcy fanów, kluczowy zawodnik, świeci w ciemności, gratis, to może gwiazdy, tak? To może gwiazdy. I mamy gwiazdy. O, mamy Mile, proszę, piękna gwiazda. Mamy Paraibę, Stilicza, Pereire, Iberio, Grzyba, Patejuka, Murajamę, Ślusarskiego, Sarkiego, Jodłowca i Szmatiuka. Fajnie. Mamy świeci w ciemności, to może tak, gratis. A gratisa zostawimy sobie może na mistrzowie obrony. Tych mi tutaj brakuje najwięcej. Ach, pięknie. I mamy Marciniaka, Adrian Marciniak. Mamy Dudkę. Mamy Malarza, to moja powtórka. Słowika chyba nie miałem. Kuciak. Małecki. Prusak. No, parę z tych dobrych, kilku z nich nie będę miał na pewno. Więc fajnie. No to mam jeszcze może to... Dobra, tu mamy mistrzów obrony. Jest ok. Niestety oświetlenie jest... I ulubieńców. Weźmiemy ulubieńców fanów 14-15. Też ich troszeczkę jest. I mamy Sebastiana Stebleckiego, Lawrencisa, Surmę, Wilczek, Lekowicz, Głowacki, Malinowski, Iźwold i Rzeźniczak. Także mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ulubieńców. A ile mieliśmy mistrzów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, czyli zdecydowanie więcej mamy tutaj. To może mecz atrakcyjny i rundka. Czyli tutaj mamy mistrzów obrony. Tutaj mamy ulubieńców, fanów, tak? Jakby na to nie patrzeć. To może teraz tak, kluczowy i potem gratis, potem świeci w ciemności. No i mamy kluczowych. Kluczowych jest dwóch, jak się nie mylę, albo trzech, aż trzech. I mamy tak, zawodnik kluczowy Teodorczyk. Z numerem 279. Zobaczę zresztą, czego przypadkiem nie mam. A to może później, to nie ma teraz największego znaczenia, to nie ma. Teodorczyk z Lecha Poznań. Tutaj troszeczkę róg nadniszczony. Nowak, Dawid Nowak. Drugi kluczowy. I pod Beskidzie, kluczowy zawodnik. Świetnie. Ta karta jest ale fabrycznie chyba zniszczona. Pod Beskidzie Damian, Robert Damian. Ekstra. Tu mamy trzech kluczowych. Zarąbić te karteczki. No i lecimy tutaj z... gratis. Proszę. Tu mamy gratisy, to tu mamy trenerów. Mamy trenera Śląska Wrocław. Mamy z Jagiellonii. Mamy z... O, po tych dwóch chyba miałem, jak dobrze pamiętam. Z GKS-u nie miałem, z Górnika miałem, z Wisły nie miałem, super, Bełchatów i Zawisza oraz Lech, to jest powtórka, ale no, trenerzy to się naprawdę się przydają. Fajna sprawa z trenerami. No i ostatnia karta, to już pewnie się domyślacie, co to może być, jak już wszystko było, to nie było. Ach, Zachary. Top mistrz Zachara z Górnika Zabrze. Świetna karteczka, podobno świeci. Szkoda, że jest troszeczkę na rogach podniszczona. No. Zobaczymy. Ale jest karta, którą trzeba szybko jakoś podratować. Żeby się nam nic nie stało.
tutaj niestety, ale ta karta dostała lekkiego, trzeba ją będzie reanimować, ale damy radę, myślę. No, sami możecie ocenić tą przesyłkę, dla mnie bomba, świetne karty. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i wymiana dojdzie na pewno do skutku. Ja swoją wyślę w przyszłym tygodniu. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Kolejny top mistrz, kolejni kluczowi. Oby tak dalej. Trzymajcie się. Cześć.